300 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia ma dostać od diecezji kaliskiej Bartłomiej Pankowiak. To jeden z dwóch braci bohaterów filmu Braci Sekielskich Zabawa w chowanego. Obaj byli w dzieciństwie molestowani przez księdza Arkadiusza H. Proces był cywilny, wyrok nie jest prawomocny. Jan Błaszkowski. Zasądza od pozwanej diecezji kaliskiej na rzecz... To koszt zabawy w chowanego. 300 tysięcy złotych. Na obowiązek zapłaty zadośćuczynienia dla ofiary księdza pedofila przełożeni duchownego zareagowali cytatem z papieża Franciszka. Są trudne lekcje, gorzkie lekcje, które trzeba przerobić. Nie padły słowa o współodpowiedzialności biskupa za czyny podwładnego księdza, ani tym bardziej przeprosiny za współudział. W kościele obowiązuje system hierarchiczny. Ksiądz podlega decyzjom bezpośredniego przełożonego, biskupa diecezjalnego. Sąd okręgowy w Kaliszu nie miał wątpliwości. Bartłomiej Pankowiak, molestowany jako dziecko przez wikarego parafii w Pleszewie, za swą krzywdę dostanie 300 tysięcy złotych. Nie od księdza, lecz od kurii w Kaliszu. Bracia Pankowiak zawalczyli o kościół, o swój kościół, o to, żeby w tym kościele narodziła się jakaś taka odpowiedzialność za swoich ludzi i ten proces wygrali. Bartłomiej i Jakub Pankowiakowie to bohaterowie filmu Braci Sekielskich Zabawa w chowanego. Dotykał nas i całował w czasie, kiedy rodzice byli w domu. To w filmie ujawnili, że ponad 20 lat temu ksiądz Arkadiusz H., przyjaciel rodziny, napastował ich w rodzinnym domu. Pamięta ksiądz, do czego dochodziło? U nas w mieszkaniu, pod nieobecność rodziców i podczas obecności? Dopiero po emisji filmu sprawą zajęła się prokuratura, a ksiądz Arkadiusz H. stanął przed sądem. Dzisiaj chciałbym i czynię to z głębi serca pokornego, bardzo serdecznie przeprosić. Ksiądz został skazany na 3 lata więzienia, ale w drugiej instancji sprawę umorzono, bo czyny duchownego uległy przedawnieniu. Sąd podkreślił, że przedawnienie to nie uniewinnienie. Konferencja będzie prasowa. Dopiero wtedy stanowisko stracił nieżyjący już ówczesny biskup kaliski Edward Janiak, który wiedział o molestowaniu, lecz chronił księdza. To jest właśnie ten syndrom oblężonej twierdzy, gdzie ewidentne nawet wskazanie zaniedbań przez władze i państwowe, i kościelne ciągle powoduje, że no to jest atak na kościół. Dlatego bracia Pankowiakowie pozwali kurię o zadośćuczynienie. Domagali się 500 000 złotych dla każdego. Adwokat kurii argumentował, że to nie diecezja powinna zapłacić. Nie odpowiada za działania księdza, który był wikariuszem w parafii, w innej osobie prawnej. Kaliska diecezja szła w zaparte, a nawet sugerowała, że braciom chodzi przede wszystkim o pieniądze. To dlatego pod koniec procesu Jakub Pankowiak wycofał swoje roszczenia. Sądziłem, że empatia ze strony polskich hierarchów spowoduje, że zdecydują się przyjąć współodpowiedzialność za przestępstwa swoich podwładnych. To nie nastąpiło. To nie pierwszy przypadek, gdy diecezja ma zapłacić za czyny jednego z duchownych i kolejny przypadek, w którym robić tego nie chce. Wiemy z doświadczenia innych państw, innych kościołów, że to działa jak kula śnieżna, to znaczy każda kolejna taka sprawa pociąga za sobą następne. Wyrok nie jest prawomocny, kuria kaliska czeka na jego uzasadnienie. Czy zamierzacie się państwo odwołać? Przeanalizujemy dokładnie ten wyrok i za jakiś czas podamy konkretną odpowiedź, konkretny komunikat, który będzie państwu znany. Zabawa w chowanego może jeszcze potrwać. Jan Błaszkowski, Fakty.